kontekście czystości produktu i wydajności istnieje oczywiście duży problem, który trzeba przekazać. Marzeniem każdego producenta jest oczywiście 100% wydajność i czystość produktu. Technicznie rzecz biorąc, to jest praktycznie niemożliwe do zrealizowania, ponieważ proces przesiewania bezwadliwych ziaren wciąż nie jest możliwy. Korzystając z zaawansowanych maszyn i lepszej technologii napędowej, zbliżam się do bardziej precyzyjnych linii separacji. Wysoka wydajność zazwyczaj zanieczyszcza materiał, ale jest nieodłączna w wielu przypadkach. Lub odwrotnie, jeśli chcę mieć 100% jednorodność przesiania, będę musiał zrezygnować z rozsiewania, że w przypadku granicy 2 mm lub 4 mm na tym samym przykładzie nie będę mógł zabrać pewnych części, jeśli chcę osiągnąć 100% czystość produktu.